Witam kochani miłośnicy grillowania. W dzisiejszym odcinku z Markiem Hungry Eyes zrobimy kurczaka w całości narożnie na grillu Broiking Monarch 390. Co, zaczynamy, nie? Zaczynamy. Zaczynamy. Marek, powiedz mi tak, kurczak, marynowałeś go 24 godziny i rzeczywiście go marynowałeś 24 godziny. Tak jest, jest zamarynowany, wylałem tylko z niego solankę. Zamarynowałem go w solance litr wody i łyżka soli, stołowa. Do tego duża ilość, paczka czosnku suszonego. I on sobie całą noc leżał w tym, mega pachnie tym, no, czułem, tym czosnkiem. I przez to marynowanie mięso będzie soczyste, a z zewnątrz będzie bardzo chrupiące. Do tego, jak już go nabijemy na szpadę i będziemy go robić, zrobimy sobie, Michał, za chwilę taką glazurę do niego, czyli rzepak, miód, czosnek i świeży tymianek, mocno przesiekany i będziemy go sobie rolować, powoli rolować, tak, narożnie. Bardzo ważny temat, Michał, to żeby wysuszyć dobrze mięso, żeby śmiało przyjęło tą naszą glazurę. No bo jak będzie mokre, no to wiadomo, tłuszcz, płynne rzeczy, wszystko sobie obcieknie. Więc dobrze go trzeba wysuszyć. Przełożymy go tutaj. I teraz tak, jakbym cię bardzo mógł prosić, tu położymy kurę, ale musisz obrać tymianek, czyli od góry te gałązki trzeba i przesiekamy je. Dobra. To sobie zrobimy, a później wszystkie składniki trzeba będzie wymieszać i będziemy mieli do tego już glazurę. Cyk. Kurczaka powiązałeś już, tak? Tak. Dobra, kurczaka mamy związanego, więc nie będziemy się z tym bawić. Kurczaki mamy związanego, a muszę wam powiedzieć, że w większości dużych sklepów możemy kupić takiego kurczaka już związanego, więc problem macie z głowy. My kupiliśmy kurczaka z chowu bez antybiotyków, to jest kura, która jest wolniej niegotowana, przepraszam. Wolnochowana. Wolnochowana, tak jest. Wolnobiegająca. Nie chowałem się z nią, więc nie wiem, czy tak było, ale wierzymy temu, co jest na etykiecie, nie? Dobra, siekaj, mistrzu, noża. Mamy tymianek, czosnek, całość? Tak, śmiało, cały miód. Tu są trzy duże łyżki stołowe. To właśnie, to wszystko jest na dole w opisie. Bardzo ważna informacja, tak, żebyście tam wiedzieli, co do czego i jak robione, więc na dole w opisie jest to pokazane. Olej rzepakowy. Dwa razy więcej niż miodu, czyli jakieś 6 łyżek. Dobra. I co? Nie miszung? No, miszung. Mieszamy. I bardzo ważne to, żeby go teraz solidnie natrzeć. I w środku, i na zewnątrz, ale delikatnie. On już ma smak czosnku przez to macerowanie przez całą noc, więc delikatnie go sobie natrzemy. No i teraz szefie kwestia nabicia i tego, żeby pokazać co jak, żeby to było pyszne, nie? Z nabiciem nie będzie problemu. Rób. Bardzo ci dziękuję. To co? Wezmę dużą. Dobra. To co się powinno zrobić takim kurczakiem? Można rękami. Oczywiście, że tak. Zaraz to właśnie będziemy robić. Do środka sobie jeszcze tylko do niego wrzucimy odrobinkę. I z jednej, i z drugiej strony. Okay. Tym będziemy później jeszcze właśnie tak, będziemy w trakcie sobie, tak jest, rolowania. Tak nie związało. No, pamiętajmy, że zawsze sobie możemy odrobinę oleju dolać, żeby sobie to rozrzedzić, nie? Bo i tak jest bardzo mocny smak, jest dużo tego suszonego czosnku, więc... Tak, no samo marynowanie bardzo go tutaj umocniło smakowo. Kurczaka mamy związanego, mamy go przygotowanego i teraz go dajemy na rożen. Okej. Okay. Rożen. No dobra. Ciachaj go, bo... W dobre miejsce, żebyśmy się tak tutaj jest. Wbili. Uwaga, mamy. Mamy tutaj, czekaj, szyjkę mu schowamy do środka. Czekaj. Dobra, schowam mu tylko szyję. Skubana, jakaś śliska szyja. Uciekał. Szyja ucieka. Dobra. I teraz z drugiej strony dawaj tamtego badyla. Kolce do rożna. O, i dokręcić.
Git. I mamy gotowe, nie? Dobra. Na takim super grillu możemy ustawić sobie temperaturę, damy sondę do środka, kurczak powinien mieć w środku 80-85 stopni. Jak będzie tej temperatury, mięso jest idealne, a z zewnątrz oczywiście też to już musicie wy sobie patrzeć, żeby skórka była chrupiąca, będziemy go jeszcze macerować, z zewnątrz polewać, więc czas na niego. Kurczaka wrzucamy na rożno. Ważne, podkładamy miseczkę, żeby tutaj nam te tłuszcze ściekały. Cyk. Tu jeszcze kółeczko, proszę ja was. Tu mamy włącznik. No i co? I kurczak jedzie. W przybliżeniu czas, jak myślisz? Ja myślę, że to w 2 godzinach powinniśmy się wyrobić. Spokojnie. Okay. No i super. Tak na 160-180 stopnia. Dobra. Dobrze, zaraz. Ekstra. Alianci! Aeroklub ulecą. No, maceren, maceren. Bejcowanko kurczaczka, tak? Tak jest. Smarujemy go jeszcze marynatą. Sama słodycz. Tymianek. Tymianek, czosnek suszony, miód i coś olej pięknego. Rzepakowy. Ale już złapał kolorek, co? Wow, jest torpeda. Chicken. Cały kurczak, piękny, zrobiony, narożnie, czosnkowy. Daj powąchać. Sobie czy tobie? Słuchajcie, zrobił się idealnie 2 godziny. Był na grillu, polewaliśmy go macerowaną naszą zalewą. Pycha. Proste, no. Proste, banalne. Proste, szybkie. Idealne danie po prostu z grilla, tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt, rożen, no i dobrego kurczaka. Widzimy się w następnym odcinku, kochani. Opis do przepisu jest na dole. Trzymajcie się, cześć.